Żebyś wieczorem przed spaniem był gotowy przebaczyć, bo inaczej się nagromadzi tych rzeczy tyle, że za jakiś czas nie poznasz siebie. Zobaczysz do siebie, w lustro i powiesz, o wiedźma. Dlaczego? Bo twarz stanie się jak wiedźmy, bo nie przebaczasz. I wszystko się odkłada. Twarz się tu tak wykręca, oczy się stają takie piorunujące. Patrzysz, jak ktoś sytuacja, która domaga uśmiechu, to na co najwyżej potrafisz mieć uśmiech taki telewizyjny. A to w żaden sposób nie jest twarz człowieka odkupionego. Tylko po prostu w przypadku niewieści wiedźmy, a w przypadku mężczyzny jest to twarz, nie wiem, kogo, wilka. Przykłady bym mógł powiedzieć, wczoraj w sądzie byliśmy, tam jeden siedział taki, się potrafi mizrzyć, a twarz jaką ma, bo nie przebaczasz, musisz przebaczyć w imię Jezusa Chrystusa, bo na krzyżu nam przebaczył, umarł za każdy mój grzech i za wszystkie, każdego człowieka i wszystkich. I każdego dnia znajdę okazję, że ten mi powiedział to, ten zrobił to, ten nie zrobił tego, tego oczekiwałem, tego nie oczekiwałem. Przed Bogiem muszę przebaczyć, choćby ten człowiek przyszedł, nie przyszedł i prosił o przebaczenie. A jeżeli prosi o przebaczenie, to zawsze mieć wielkoduszność, jeżeli czyni to szczerze, prawdziwie, a nie na sposób udawany. I przynajmniej się zainteresować, a nie traktować jako obojętne. Jeżeli ktoś przebacza, przyznaje, prosi o przebaczenie, przeprasza, żeby mieć zawsze czułe serce, tak jak miłosierny ojciec wobec syna, który ojciec jest na górze, ale jest, nie siedzi w domu, nie leci do knajp, nie szuka tego młodszego syna, ale nie jest też w domu i z założonymi rękoma w fotelu, kiedy tamten przyjdzie, tylko jest na górze. Skraca dystans, to ty też tak rób. Jeżeli nie przebaczysz, tobie Bóg nie przebaczy. Jeżeli nie przebaczyłeś, to choćbyś znaki sakramentalne otrzymał, przebaczenia na tobie nie ma. I niektórzy spośród was wyglądają jak ludzie, którym nie przebaczono. Hołubią swoje grzechy, jak kot ranę liże. A grzechy dawno odpuszczone. I nie dać się nabrać na żadne psychologiczne numery, że ty sobie masz przebaczyć. Musisz Bogu przebaczyć, drugiemu człowiekowi i sobie. To są wszystko bałwochwalcze numery. Ty masz przed Bogiem drugiemu człowiekowi przebaczyć, bo tobie przebaczył Chrystus. Wszystko. Za każdym razem, każdego dnia, każdej godziny. Nie nosić w sercu zadry wobec drugiego człowieka wynikającej z nieprzebaczenia, bo cię rozsadzi od wewnątrz. Będziesz malowaną lalą. Żaden katolik od serca, niosący w sercu nienawiść, złość, smutek, słabość, podwójne życie. Ile razy mam przebaczać? Za każdym razem. Każdemu i wszystko.